Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Wesołe miasteczko. Pewnego dnia do miasta przybyło wesołe miasteczko. Idziemy do wesołego miasteczka. O, Rety, to będzie mój najlepszy dzień. Musimy tam spróbować wszystkiego. Szkoda, że przyjechali tylko na jeden dzień. Spokojnie, kotki. Jeden dzień naprawdę wystarczy. Właśnie. Zrobimy zdjęcie po każdej przejażdżce, żeby mieć pamiątkę. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. O, ale miasta! Crackers chciał się przejechać karuzelą z naprawdę wielką pętlą. Przykro mi, mały, ale to rozrywka dla starszych. Musisz być wyższy, żeby wsiąść. A jak budyń weźmie mnie na barana, to będziemy wyglądać jak dorosły. Jesteś wyższy, ale nadal za młody. Zrobimy brody i wąsy z waty cukrowej. Wtedy wszyscy wezmą nas za dziadków. Nieważne, ile masz lat, tylko ile wzrostu. Jeśli jesteś za niski, pasy cię nie przytrzymają. To bardzo niebezpieczne. Chodźmy wszyscy do gabinetu śmiechu z dziwnymi lustrami. Będzie zabawnie. Proszę o uśmiech do zdjęcia. Wcale nie było śmiesznie. Najpierw mój ogon był ogromny, a potem za mały. A potem wyglądałam jak garbata. Ja się ubawiłem, a tam będzie jeszcze zabawniej. Patrzcie, przejedźmy się tymi kaczkami. No co ty? Chodźmy do nawiedzonego domu. Tam jest naprawdę strasznie? Wcale nie, jest spoko. Naprawdę? No dobrze. To ja idę na kaczki. Bawcie się dobrze, kotki. Tatuś i ja poczekamy tutaj. Potem zrobimy zdjęcia waszym uśmiechniętym pyszczkom. Ten pająk jest plastikowy. A ten wąż jest z gumy. A teraz zdjęcie. Jak na razie nie mamy żadnego wesołego zdjęcia. Ale tam było strasznie. A moje kaczki były za wolne. Tam nie było nic prawdziwego. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. O nie, telefon się rozładował. Uwaga, drodzy goście. Niedługo zamykamy wesołe miasteczko. A my nadal nie mamy wesołego zdjęcia. Wesołe miasteczko odjeżdża jutro. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy znaleźć coś, co wszystkim nam się spodoba. Nawet bez zdjęcia. Właśnie. I cała rodzina postanowiła wsiąść na diabelski młyn. Rety, ale wysoko. Trochę strasznie, ale też bardzo fajnie, prawda? I naprawdę pięknie. Crackers wygląda jak czyjś dziadek. Teraz wejdziesz na wszystkie atrakcje dla dorosłych. O, jednak będziemy mieć wesołe zdjęcie. Patrzcie, wspólna fotka z wesołego miasteczka. I uśmiechamy się na nim wszyscy. Tylko tatuś zamknął oczy. O nie, wszystko zepsułem. Chyba mamy czas na jeszcze jedną przejażdżkę i szansę na nowe zdjęcie. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Okazało się, że diabelskie koło jest idealne dla kociej rodziny. Dzięki niemu wycieczka do wesołego miasteczka była naprawdę udana i bardzo rodzinna. Crackers i hulajnoga. Pewnego dnia kotki zobaczyły reklamę, w której kot jeździł na super hulajnodze. O, Rety, ale ekstra hulajnoga! Ja też tak chcę! Hmm,
Super hulajnoga jest tak super, że będziesz bardziej super niż super kot. Ekstra! Tatusiu, muszę mieć tę hulajnogę. Mam oszczędności i chcę je na nią wydać. A taka zwykła hulajnoga jest zła? Tak, taka zwykła to się nawet nie zbliża do bycia ekstra. Dobrze, jeśli tak chcesz wydać oszczędności, to kupimy ci jaką chcesz. Ale ekstra! Miau, 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 miau! W sklepie Cracker skupił wszystko, co było potrzebne, żeby wyglądać jak ten kot z reklamy. Krakersie, wyglądasz naprawdę super ekstra. I jesteś przystojny. Teraz mogę zrobić super mega sztuczki. Patrzcie. To była ekstra sztuczka? Na pewno? Nie, upadanie nie jest sztuczką. Całe szczęście, że Krakers nosi kask i ochraniacze. To była rozgrzewka. Będę najbardziej super ekstra kotem na świecie. O? Ewidentnie coś jest nie tak z tą rampą. To może przeskoczę przez piaskownicę. Coś ci nie wychodzi, to bycie ekstra. I już nie jesteś taki przystojny. Wiem, dlaczego nic mi nie wychodzi. Ta hulajnoga jest zepsuta. Musisz iść tam, gdzie ją kupiłeś i wymienić na dobrą. Tatuś i kotki poszli do sklepu, żeby wymienić hulajnogę. Z hulajnogą jest wszystko w porządku. Działa dokładnie tak, jak trzeba. Tak? Więc może kask jest zepsuty? Kask też jest w porządku. To może... Twoje ochraniacze też są w porządku. W takim razie bardzo dziękujemy. A może sama się naprawiła w drodze do sklepu? Krakersie, która część jest niby zepsuta? Nie wiadomo, on po prostu nie umie robić sztuczek jak ten ekstra kot. Ale skoro nie jest zepsuta, to może teraz ci się uda. Dobra, spróbuję. Zjadę z tych schodów. O! Krakersie, stój! Krakersie, nie potrafisz zjeżdżać ze schodów. Ja też nie potrafię. To znaczy, że ten super szybki kot też nie potrafi? I że super szybki kot wcale nie jest super? Że to wszystko kłamstwa? Wcale nie. Ten kot w telewizji naprawdę robi to wszystko. Chodźcie, kotki, pokażę wam, o co chodzi. Tatuś i kotki poszli do skateparku, gdzie akurat ćwiczył kot z reklamy. Moja hulajnoga tak nie robi, chociaż mam dokładnie ten sam model, co ty. Potrafię robić te wszystkie sztuczki, bo ciągle ćwiczę. Godzina po godzinie, codziennie. To ciężka praca. A, więc to nie hulajnoga jest super, tylko jeździec. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakers potrzebuje czasu na trening. Jeśli będzie ćwiczył, nauczy się mnóstwo super trików. Dokładnie. Mogę ci udzielić kilku lekcji. Ale jazda! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki dowiedziały się, że wszystko wymaga ćwiczeń. Dopiero potem jesteś w stanie robić różne sztuczki. Według instrukcji. Pewnego dnia babcia sprzątała pokój, w którym miały nocować kotki. Babcia! Moje kochane koteczki, wasz nowy pokój jest prawie gotowy. Trzeba jeszcze wstawić łóżeczka. Będą bardzo wygodne, jak tylko się dowiem, jak je poskładać w całość. Ale fajnie! Miau, 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 miau. A gdzie jest nasz model statku pirackiego? Ahoj, jest tutaj, ale instrukcja chyba została w bagażniku. Patrzcie, mam! O, jest tu sporo części. Poskładanie trochę zajmie. Bułka z masłem. Złożymy ten statek raz, dwa. A potem puścimy go w rejs po stawie. Cudownie.
Pewnie. Podczas gdy wy będziecie składać łóżka i statki, ja przygotuję nam obiad. Ej, Budyniu, a powiesz mi, co to znaczy? Weź część A i połącz z częścią B. Potem wetknij część C do części D. Nie rozumiem z tego ani słowa. Możemy złożyć statek używając naszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że ta część to kawałek pokładu. A to wygląda jak ster. A to jest piracka flaga. Kotki są pewne, że uda im się zbudować statek. Chyba jednak potrzebujemy instrukcji. Wygrzebię ją z kosza na śmieci. Ale te instrukcje są takie długie. Będę miał 100 lat, zanim skończymy. Musimy myśleć logicznie. Czyli co? Już mówię. Jest tu sporo małych desek, które są pewnie pokładem. To logiczne, prawda? Będą pewnie nad tymi łukowatymi częściami. Logiczne, zgadza się? Ale tak nie wygląda. Czyli najwyższy czas znaleźć instrukcję w śmietniku. No dobra. Babciu, gdzie są wszystkie śmieci z kubła? Posortowałam je odpowiednio do recyklingu, żeby śmieciarze mogli je zabrać. Nie! Dlaczego ja wyrzuciłem te instrukcje? Już nigdy jej nie znajdziemy. Ale to były śmieci szklane, a instrukcja jest z papieru, więc będzie w koszu na papier, który jeszcze nie został opróżniony. Hurra! Instrukcja! Dziękujemy ci, babciu. Tym razem kotki robiły wszystko zgodnie z tym, co było napisane w instrukcji. Z instrukcją też się nie udało. Co my robimy źle? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Poprośmy tatusia, żeby pomógł nam w składaniu. Tatuś ciężko pracował przy składaniu łóżeczek dla kotków. Tatuś chyba też potrzebuje pomocy. Tatusiu, robisz wszystko według instrukcji? No, wrzuciłem na nią okiem i położyłem z boku. Myślałem, że dam radę bez niej. No, maszt i kotwica i ster. Koteczki moje, mogę zobaczyć waszą instrukcję? Już wiem, w czym problem. Niechcący zamieniliście instrukcję. Tu jest instrukcja do statku, a ta instrukcja jest do łóżeczek. Coś takiego. Teraz bez problemu powinno się udać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Wymyślanie, jak coś zrobić samemu, to naprawdę niezła zabawa. Ale używanie instrukcji zwykle bardzo ułatwia pracę. Zarazki. Pewnego dnia kotki wróciły z zabawy na dworze i chciały zjeść jakiś owoc. Pycha, ja chcę jabłko. Ja winogrona. A ja i jabłko, i winogrona. Kotki, przecież bawiliście się na dworze, czy tak? Więc musicie umyć łapki, zanim coś zjecie, bo są na nich zarazki. Nigdy w życiu nie widziałem żadnego zarazka. A co jeśli mamusia je wymyśliła, żeby zmusić nas do mycia łapek? A może wyruszymy na poszukiwanie zarazków i jeśli żadnego nie znajdziemy, powiemy mamusi, że nie istnieją. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia zawsze mówi, że w łazience jest mnóstwo zarazków. Jakoś żadnego tutaj nie widzę. Ja też nie widzę. Kto by chciał mieszkać w toalecie? Może lubią żyć tam, gdzie mają dużo jedzenia. Czyli w kuchni. O,
Znaleźliście jakieś zarazki? Ani nawet odrobineczki połtyci małego zarazka. Może one są tak małe, że nie widać ich bez szkła powiększającego. To nie zarazek, to nasz tatuś. Na żadnym z tych guzików nie ma zarazków. Fuj, znalazłam! Jest tutaj. To przecież zwykły pająk. Mamusia zawsze każe nam umyć łapki po zabawie na dworze, prawda? Czyli tam powinno być mnóstwo zarazków. Kotki sprawdziły wszystko wokół bardzo dokładnie, ale wciąż nie znalazły zarazków. Dość tego. Nasze badania dowodzą, że zarazki nie istnieją. Właśnie, więc od razu pójdę coś zjeść bez zbędnego mycia brudnych łapek. Krakersie, a czy umyłeś najpierw łapki? Jest na nich pełno zarazków i właśnie przekazujesz je babeczkom. Tatusiu, nie mów, że wierzysz w te bajki o zarazkach. Wiemy, że nie istnieją. Szukaliśmy wszędzie i nic nie znaleźliśmy. Żadnego, na dworze ani w toalecie. Czyli wcale nie trzeba myć łapek. Nie! Nie widzieliście żadnych zarazków, bo są bardzo malutkie. Niewidoczne nawet przez szkło powiększające. Można je zobaczyć tylko przez specjalne urządzenie, dużo mocniejsze niż szkło powiększające, zwane mikroskopem. O, teraz je widzę. Widzę zarazki. A, jest ich mnóstwo. Słuchajcie, mam naprawdę świetny pomysł. Kotki umyły łapki mydłem i jeszcze raz sprawdziły pod mikroskopem. No, nie widzę żadnych zarazków na waszych łapkach. Czyli możecie zjeść babeczki lub dowolne owoce. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Przyjemnie jeść babeczki i owoce, kiedy się wie, że na łapkach nie ma żadnych zarazków. Od tej pory kotki już zawsze myły łapki przed jedzeniem. Wynalazek. Pewnego dnia kotki szły obok domku ich przyjaciela Dartka. Cześć! Dartku! Cześć wam! Cześć, Dartek! Wybieramy się do parku. Idziesz z nami? Nie mogę. Próbuję wymyślić coś przydatnego, ale okazuje się, że to wcale nie takie proste. Przecież możemy ci pomóc. Co dwie głowy to nie jedna. A razem mamy ich raz, dwa, trzy, aż cztery. Pomożemy! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dobry wynalazek musi być naprawdę przydatny. Ha! Możemy wymyślić coś, co będzie za mnie myło zęby? Ej, tu mam zęby! Coś mi się wydaje, że prościej jest umyć je samemu. Masz rację. A co powiecie na wykrywacz cebuli? Będzie informował, jeśli w tym, co jemy, jest cebula. Cebula jest okropna. To byłby jej koniec. Wykryto cebulę, wykryto cebulę. Ratuj się, kto może, w zupie jest cebula! Przecież można zapytać, czy w daniu jest cebula. No tak, można. To może maszyna, która pomoże w podejmowaniu decyzji. Co powinnam założyć? A, bardzo dziękuję. Przez takie wynalazki przestalibyśmy samodzielnie myśleć.
Kochanie, miłego dnia, idę do pracy. O, Rety, sam wybrałeś te ubrania, mój drogi? Nie, to urządzenie wybrało za mnie. No tak, zły pomysł. To może maszyna, która zdejmuje czapki. Albo taka, która puka do drzwi. Albo poprawia poduszki. Nic nie wymyślimy. Teraz rozumiecie? Próbuję wymyślić coś przydatnego od samego rana. I nadal nic z tego. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy iść na spacer. Mamusia zawsze powtarza, że jeśli utknąłeś, musisz zrobić sobie przerwę i iść na spacer. Masz rację. Dartkowi trzeba powietrza i promieni słońca. Kotki świetnie się bawiły na placu zabaw, a Dartek całkiem przestał myśleć o swoim wynalazku. Ta przerwa to był naprawdę świetny pomysł. Mamy piękny dzień. O, Eureka! Tak, przerwa! Chyba mam nowy wynalazek! Następnego dnia Dartek zaprosił kotki, żeby pokazać im, co wymyślił. Mój super przydatny wynalazek przypomina o regularnych przerwach. O, Rety, super! Kiedy zadzwoni alarm, to znak, że czas na przerwę. Wskazówka podpowiada, co możesz robić podczas przerwy. Jeździć na rowerze. Genialne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzięki przyjaciołom kotociakom Dartek dowiedział się, że gdy się utknie, trzeba zrobić sobie przerwę. Zwłaszcza jeśli chcesz wymyślić niesamowity wynalazek. Krakers ma przerwę. Pewnego dnia tatuś powiedział do kotków... Moje kotki, dziś odwiedzimy oceanarium. Zobaczymy wszystkie rodzaje ryb i ośmiornic. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Najpierw posprzątajcie z podłogi kolejkę. Żeby nie doszło do wykolejenia pociągu. Tak, posprzątamy. Cudownie. Tatuś kupi nam bilety przez internet. Zbudowaliśmy taką wielką kolejkę, że nigdy nie skończymy jej sprzątać. Więc zacznijmy od razu. Sprzątanie nie było ulubionym zajęciem Krakersa. Krakersie, możesz odłożyć zwrotnicę do pudła? Dla mnie jest za ciężka. Krakersie, opuściłeś tę ciężką zwrotnicę na łapkę? Tak, au, tak, opuściłem ją na łapkę. O, bardzo boli, nie dam rady sprzątać. Jasne, jeśli masz ranną łapę, powinieneś się położyć. Jednak leżenie i czekanie było dość nudne. Krakersie! Auć! Musisz leżeć, bo nigdy nie wydobrzejesz. Ale chce mi się pić. Przyniosę ci coś do picia. Jeśli czegoś ci trzeba, to po prostu powiedz, pomożemy ci. Krakersowi spodobało się, że gdy ma obolałą łapkę, wszyscy mu pomagają. Wołał Budynia i Piankę nieustannie. Chciałbym zjeść jabłko. Po namyśle jednak wolę gruszkę. Potem kot w butach zapytał księżniczkę. Jak się masz, Krakersie? Już troszkę ci lepiej? Nie, łapka nadal boli.
Może powiemy mamusi? Nie powinniśmy martwić mamusi taką drobnostką. A co jeśli wyśle mnie do szpitala? Może powinniśmy przyłożyć lód do łapki. Tylko nie to! Mógłbym się od tego lodu przeziębić. Ha-ciu! Gdybyśmy mieli wehikuł czasu, moglibyśmy go użyć i Crackers nie zraniłby się. Ale wehikuły czasu wcale nie istnieją. Łapka wydobrzeje i bez tego, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że kreskówki mogłyby mi pomóc. Patrzcie, kotki, właśnie wydrukowałem bilety do oceanarium. Tatusiu! O rety, wygląda na to, że wasz tatuś miał kolizję z lokomotywą. Stłuczenie nie jest mocne, ale tatuś nie może prowadzić auta. Dlaczego nie posprzątaliście, jak was prosiliśmy? Sprzątaliśmy, ale Crackers upuścił zwrotnicę na swoją łapkę. Więc zaczęliśmy się nim opiekować. Tak naprawdę wcale nie upuściłem jej na łapkę. I wcale mnie ta łapka nie boli. To dlaczego powiedziałeś nam, że cię boli? Najpierw dlatego, że nie chciało mi się sprzątać, ale potem spodobało mi się, jak się mną opiekujecie. To twoja wina, że nie pojedziemy dziś do akwarium, bo tatuś zranił nogę na kolejce. Naprawdę bardzo mi przykro. Nadal możemy jechać. Ja mogę was zawieźć. A Crackers już nigdy się tak nie zachowa, prawda, synku? Tak, już nigdy, obiecuję. Przepraszam, tatusiu. Wiem, co możemy zrobić. Zanim wyjdziemy, musimy posprzątać resztę kolejki, żeby już nikt się nie potłukł. Ale fajnie! Miau, 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 miau. Crackers dobrze zrobił, że się przyznał. I teraz wie, że lepiej pomagać, niż myśleć tylko o sobie. Kotki na czas. Pewnego dnia Crackers, Budyń, Pianka i Musztardka bawili się na podwórku. Chcę zagrać przedstawienie Kopciuszek na urodziny mamy. Oczywiście ja będę Kopciuszkiem. Chcecie zagrać inne role? Mogę zagrać księcia, a Budyń zagra króla. Pianka może być dobrą wróżką, a Musztardka będzie złą macochą. Pewnie mogę ją zagrać. Musimy mieć jakieś miejsce do prób. Nie ma sprawy. Zrobimy próby w domku na drzewie. Ale super! Miau, 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 miau! Nie zostało wiele czasu, aby przygotować sztukę dla mamy babeczki. Więc kotki ciężko pracowały nad swoimi kostiumami. Tak jak się umówili, przyszli do domku na drzewie, żeby zacząć próbę. A gdzie jest babeczka? Wstałam o świcie, żeby tu przyjść. Przepraszam, wyłączyłam budzik i nieco zaspałam. Gotowa. O, proszę, akurat pora na obiad. Idę do domu. Zrobimy próbę bez złej macochy. Ale ja pamiętam tylko pierwszą część sztuki właśnie z macochą, więc jutro zaczniemy od nowa. Rankiem babeczka znów się spóźniła. Po prostu nie umiem wstać na czas, a zaraz mam jeszcze lekcję tańca. W takim razie przyspieszmy próby. Kopciuszku, musisz upiec sukienkę, wyszorować groch i przyszyć guziki do paleniska. Co? Chyba coś pomieszałaś. No, zapraszam na królewski bal. Czy ktoś tu zamawiał szklane pantofle? To później. Musicie nauczyć się swoich ról. Zrobimy próbę jutro, dobrze? Muszę iść na lekcję tańca. Pa! Następnego dnia babeczka znów się spóźniła. A została im ostatnia próba przed urodzinami mamy. Racz umieścić swoją stopę w tym buciku. Nie, pantofelek
jest na końcu. Jak mamy wystąpić, skoro nikt z was nie zna roli? To ty się ciągle spóźniałaś. Nie próbowaliśmy naszych ról, bo czekaliśmy na ciebie. Ach, tak, masz rację. Niestety nie umiemy wstawać na czas. Może wcale nie kładź się spać. Wtedy babeczka po prostu uśnie na scenie. Może powinnaś mieć największy budzik na świecie, taki super wielki. A niby skąd wziąć taki wielki budzik? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Babeczka musi stawiać budzik daleko od łóżka. Wtedy go nie wyłączy. Zanim babeczka dotrze do budzika, już będzie całkiem rozbudzona. Dobry pomysł! Tak właśnie zrobię. Następnego ranka kotki były zaskoczone. Dzień dobry wszystkim! Czekam na was i na próbę. Tego dnia wszyscy mieli szansę zapamiętać i przećwiczyć swoje role. Moja pani, nie odjeżdżaj jeszcze! Obawiam się, że muszę, ale może jeszcze się spotkamy. Obiecuję się nie spóźnić. Wszystkiego najlepszego! Ach, dziękuję wam bardzo, byliście niesamowici. Ale moja babeczka to taki śpioch. Jak wam się udało to wszystko przygotować? Dzięki kotociakom już nie jestem śpiochem. Nauczyli mnie, jak wstawać na czas. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamę babeczki zachwyciła niespodzianka, a babeczka już nigdy się nie spóźniła. Hokej. Pewnego dnia kotki postanowiły zagrać w hokeja. Dobra, Dartek będzie stał na bramce, a ja będę środkowym. Ja będę obrońcą. A ja pewnie będę tylko przeszkadzał. Dlaczego tak mówisz? Nie jestem dobry w grach zespołowych. Pamiętasz grę w piłkę nożną? Ej, budyń, łap! Rety, dziękuję. A pamiętacie siatkówkę? My też chcemy grać. Budyń, musisz podać piłkę do kogoś z nas. Jestem pewna, że tym razem Budyniowi będzie szło lepiej. Pójdę z wami i będę kibicować jak prawdziwy kibic. Ale super! Miau, 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 miau! Budyniu! Budyniu, podaj do mnie! Jestem wolny! Ja też! Podaj do mnie! Skąd mam wiedzieć, komu podać? O, nie! Krakersie, podaj do mnie! Jestem wolny! Hej, odwróć się! Czy to się liczy jako gol? Nie, ale zaraz zdobędę gola. Idzie jak burza. Gol! Zdobyłeś bramkę dla drużyny przeciwnej. O nie. Nie,
nadaje się do gier zespołowych. Będzie lepiej dla wszystkich, jak wcale nie będę grał. Mój koteczku, nie bądź smutny. I wiesz, pamiętaj, że świetnie grasz w szachy, tak jak ja. Jesteśmy zespołem szachistów. Dziękuję, mamusiu. Hej! Powinienem grać tylko w te gry, w których czuję się swobodnie. O, Rety, co za niesamowity refleks. Budyniu, byłbyś świetnym bramkarzem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Budyń zastąpił na pozycji bramkarza Dartka, który i tak wolał biegać za krążkiem. Ha, hurra! Budyń, brawo! Wspaniale, tak! Brawo! Brawo! Budyniu, jesteś świetnym bramkarzem! Z tobą w bramce będziemy najlepszym zespołem! Aha, dziękuję! Czuję się świetnie jako bramkarz! Ale super! Super! Miau, 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 miau! Każdy ma swoje miejsce w zespole. Wystarczy tylko znaleźć to najbardziej odpowiednie dla siebie. Tajemniczy ciasto zjadacz. Pewnego dnia tatuś upiekł przepyszne ciasto. Kochanie, co za piękne ciasto. Można spróbować? Dopiero na kolację, jako deser oczywiście. A teraz niech nieco przystygnie. Ale pysznie! Miau, 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 miau! Lepiej poszukam szklanej pokrywy, żeby ciasto nam nie wyschło. Krakers postanowił przyjrzeć się ciastu z bliska, a nawet chciał je spróbować. A potem... Ta pokrywka powinna być w sam raz. Gdzie się podziało ciasto taty? Dobre pytanie. Nie zostawiłem go tutaj? Pewnie Krakers je zjadł. Nie, to nie ja! To był ciasto zjadacz! Niby kto? Ciasto zjadacz? Rety, nigdy o nim nie słyszałem. A jak on wygląda? No, ma czerwoną pelerynę, w kropki i metalową czapkę. I miał fioletowe rękawiczki. I pochukuje jak sowa. Zjadł ciasto i dokądś pobiegł. W naszym domu ukrywa się ciasto zjadacz? Nie ma czasu do stracenia. Trzeba go wytropić i to już. Chodźmy! Cała rodzina zaczęła szukać tajemniczego ciasto zjadacza. Za sofą też go nie ma. Co tutaj robi ta łyżka? Ciasto zjadacz pewnie niechcący ją upuścił. Poszukam go tam. Ciasto zjadacz przed chwilą tu był i chyba pobiegł do pracowni mamusi. Ciasto zjadaczu, jesteś tu? Patrzcie, znalazłem odciski butów. Wygląda na to, że ciasto zjadacz chodził po kredzie. I chyba ma dwie lewe stopy, to dziwne. A do tego przedostał się do pracowni, nie zostawiając więcej śladów stóp. Ciasto zjadacze są bardziej tajemniczy niż głodni. Nie uwierzę, że istnieje, póki go nie zobaczę. Dobrze. Wygląda jak ciasto zjadacz. Jest pazerny i jedrzem zamiast ciasta. Teraz już jasne, kim jest ciasto zjadacz.
Snackersie, dlaczego nie przyznałeś się, że zjadłeś ciasto? Nie chciałem, żebyście byli na mnie źli. Przepraszam. Nie jesteśmy na ciebie źli. Dżem ci smakował? I to bardzo. A to ciasto było pyszne? Było pyszne. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakers powinien upiec nowe ciasto, a my mu pomożemy. To pyszny pomysł. Pokażę wam jak. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Czy każdy z was chce kawałeczek ciasta? Poproszę, ale jeden kawałeczek połóż z boku. Właśnie, w razie gdyby ciasto zjadacz wpadł na herbatkę. I tak oto Krakers dowiedział się, że zawsze lepiej powiedzieć prawdę, niż wymyślać tłumaczenia nie z tej ziemi. Wyprawa po czajnik. Pewnego dnia kotki i rodzice przygotowywali herbatkę. Dziękuję za pomoc, koteczki. Wszystko jest gotowe. Jeszcze tylko ugotuję wodę. Uret, wygląda na to, że czajnik się popsuł. Raczej trudno się dziwić. Służy nam już od dłuższego czasu. O nie, już nigdy nie napijemy się herbatki z cytryną. Nie ma się co martwić, kotki. Wystarczy skoczyć do sklepu i kupić nowy czajnik. Będziemy mieli piękny czajnik. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W sklepie tatuś i kotki zobaczyli wiele innych ciekawych rzeczy. O, patrzcie tylko, mazaki! Musimy je kupić! Przecież już masz mazaki, Krakersie. Tak, ale nie te kolory! Dobrze, kupmy je. O, młotki! Przypomniało mi się, że muszę kupić młotek. Jej, patrzcie, jakie super płetwy! O, jakie piękne balony! Tatusia i kotki tak porwał szał zakupów, że stracili rachubę czasu. O rety, jesteśmy tu już godzinę. Mamusia przecież na nas czeka. Dobrze, zapłaćmy i wracajmy do domu. Jesteśmy! No tak, widzę, że zakupy bardzo udane. No jasne, kupiliśmy sporo potrzebnych rzeczy. Nowe mazaki! Jeszcze nie miałem takich kolorów. Krakersie, przecież masz te kolory, zapomniałeś już? Malowałeś nimi obrazek. No tak, rzeczywiście, najwidoczniej zapomniałem. Mamusiu, kupiliśmy gumową kaczkę, odstawię ją do łazienki. Przecież mamy mnóstwo gumowych kaczek. Co jeszcze kupiliście, kochanie? I kupiłeś ozdoby na choinkę? W środku lata? Ale mamusiu, są takie piękne! Zobacz, kupiliśmy też śnieg w sprayu. Co jest w tym pudle? To strój potwora, kochanie. Na karnawał, który tak bardzo lubisz. Tak, ale wolę coś eleganckiego, jak przebranie syreny. Nie przepadam za potworami. O! Filtr do basenu? O, ale po co? Przecież nie mamy basenu. Niepotrzebnie to kupiłem, ale spójrz na nasz nowy młotek. Stary gdzieś zgubiłem. Nie zgubiłeś, widziałam go w piwnicy. Naprawdę? Hurra! Mamusia znalazła młotek. To co zrobimy z tymi rzeczami, które kupiliśmy? Trzeba je schować dla bezpieczeństwa do piwnicy. I zupełnie nie będzie już w niej miejsca. Po pomocy! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy zwrócić to wszystko do sklepu. Dobra myśl, pianko.
Ale najpierw jeszcze coś zjemy. Mój brzuszek jest bardzo głodny. W takim razie zjemy i napijemy się herbatki. Z tym akurat może być problem. Zapomnieliśmy kupić czajnik. O nie! Nie martwcie się, kotki. Mamy gdzieś w kuchni stary metalowy czajnik. Mogę go użyć do zagotowania wody, jak to się dawniej robiło. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W końcu wszyscy napili się herbaty, a kotki dowiedziały się, że nie warto kupować wszystkiego, co się chce. Lepiej kupować to, czego naprawdę potrzebujemy. Małe rzeczy w życiu. Pewnego dnia kotociaki postanowiły odwiedzić dziadka. Po południu pojedziecie z dziadkiem na łódki, a potem zjemy do herbatki coś pysznego. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, muszę pomóc tatusiowi w kuchni. Wyjeżdżamy za pół godziny. Czyli mamy jeszcze czas się pobawić. Dobra, gramy! Tatuś rozmawiał z dziadkiem przez telefon. Przywieziemy nasz kajak, to trochę powiosłujemy. Wyśmienicie, nazbieram trochę truskawek na deser. Nie przejmuj się drobiazgami, tato. Przywiozę do herbaty mój słynny sernik. Dobrze, nie mogę się już was doczekać. Przestawiliśmy godzinę na zegarku. Teraz się późni o 15 minut. Dobrze, niezatapialny kajak jest. Wiosła. Wędki i najważniejsze, kamizelki ratunkowe. I wciąż dużo czasu do wyjęcia ciasta z piekarnika. Musimy ustawić ten zegarek. Uderzę go, może się naprawi. Nie udało się. Trudno, to tylko drobiazg. Nieważne. Nikt i tak nie patrzy na zegarek, tylko sprawdza czas w telefonie. Grajmy! Kochanie, coś się przypala. Ale jak to możliwe? Według zegarka w pokoju ciasto powinno się piec jeszcze 15 minut. No trudno. Przywieziemy dziadkowi dżem zamiast ciasta. Papa, słodziutki dżemiku. Musimy posprzątać to szkło. Szybko. Musimy być przed korkami, żeby zdążyć na czas. Zapomniałem go przymocować, bo sprzątałem szkło. Tatuś musiał wrócić po kajak i przymocować go na dachu. W tym czasie ruch się zwiększał. Trochę to potrwa. Czołem, rodzinko. No nareszcie jesteście. Czołem! Cześć, tato. Jesteśmy nieco później niż planowaliśmy, ale chyba mamy jeszcze czas na wiosłowanie. Raczej nie. Zanim napompujemy łódkę, słońce już zajdzie. Dziś jest naprawdę pechowy dzień. Przykro nam, to wszystko nasza wina. Niechcący przestawiliśmy zegarek i zmienił się czas. Myśleliśmy, że to nic takiego. Ale chociaż to była mała rzecz, wiele innych poszło nie tak. Na przykład ciasto za długo się piekło i się spaliło. Przez to mamusia musiała przynieść dżemy, a słoiki stłukły się. A przez sprzątanie szkła po stłuczonych słoikach tatuś zapomniał przywiązać kajak. A przez wracanie po kajak utknęliśmy w korkach. Jeden mały błąd popsuł wszystko inne. I nie ma ani łódek, ani ciasta, ani dżemu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Zwracajmy uwagę na małe rzeczy. Świetna rada, kotki. Małe rzeczy w życiu bywają czasem najważniejsze. Powiosłujemy innym razem. Nie martwcie się. A jeśli chodzi o przysmaki, to co powiecie na truskawki? Truskawki! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow!
Kotki zrozumiały, że nawet małe rzeczy mogą mieć wielkie znaczenie. Jak małe truskawki, które cieszą po ciężkim dniu. Ratownicy. Pewnego dnia kotki z tatą odwiedziły dziadka. Ach, świetny dzień na wędkowanie. Ha! Wypłynę nieco dalej i złowię coś przeogromnego. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki, my będziemy łowić bliżej brzegu niż wasz tatuś. Ale i tak musicie założyć kamizelki. Kiedy byłem ratownikiem, koty pływały bez żadnych kamizelek. Naprawdę byłeś ratownikiem? Ale super! To musiało być wspaniałe! O, ratunku, pomocy! Powinniśmy być ratownikami jak dziadek! Filunia, kogo mamy niby ratować? Nie ma tu nikogo prócz ryb i mew! Masz rację. Nie ma tu kogo ratować. Zatem będziemy wędkować. Na pewno wam się spodoba. Prawie wpadła do wody. No właśnie! Rzuć to za burtę, a potem uratuj z wody jak prawdziwy ratownik. Nie, bo będzie mokra. Kotki, spłoszycie ryby. Ej, pianko, a może wskoczysz do wody, a my cię uratujemy? Zgódź się, proszę! Masz kamizelkę ratunkową. Ale dlaczego ja? To twój pomysł, sam sobie wskocz, a ja i budyń cię uratujemy. O? O nie, nie chcę być ratowanym, tylko ratownikiem. O, możemy ratować ryby przed mewami. Hej! Ptasi złodziej! A, kiepsko nam idzie to ratowanie. Oho, połknęła haczyk! Rety, ale wielki! Rety! I tatuś niechcący uruchomił silnik łódki. A? O, ratunku! Tatusiu! Tatusiu! Synku! Uwaga! Czas na prawdziwą akcję ratowniczą. Tatusiu! Ratownicy nadchodzą! Chwyć moją łapę! Ale tatusia zabierał silny prąd. Uwaga, kotki! Rzućcie tatusiowi linę i wciągnijcie na łódkę tak jak rybę na haczyku. Mamy za śliskie łapki. Marni z nas ratownicy. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Rzucimy razem wiaderko, a tatuś je złapie. Genialny pomysł, pianko, do roboty. I kotki zaczęły łowić tatusia. Złapaliście naprawdę spory okaz. Dziękuję, kotki. Uratowaliście tatusia. Czyli jesteście ratownikami. Nie martwcie się złamanymi wędkami. Kupię wam nowe. Jako nagrodę za uratowanie mojego syneczka. Moja łódka. Dziadek wyłączył silnik w łódce taty. Ale super! Miau, 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 miau. Ostrożnie, bo znów będziemy musieli ratować tatusia. Tego wieczoru wszyscy zajadali rybę, którą złowił tatuś, a kotki opowiedziały mamusi o swojej misji ratunkowej. Strach na wróble. Pewnego dnia kotki poszły odwiedzić babcię. Trzymajcie się z daleka.
zrobione. Wszystkie nasiona posadzone. Niedługo wyrośnie pyszna marchewka. Ej! Sio, sio, sio! Babciu, dlaczego straszysz te ptaki? Czyżby robiły coś złego? Niestety właśnie tak. Jeśli ich nie odgonię, zjedzą posadzone ziarna, a jeśli je wyjedzą... O! Sio! To nie będę miała ogródka. Pomóżmy ochronić ogród przed tymi złodziejami, dobrze? Pewnie! Świetny pomysł! Będzie... Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dziękuję wam, kotki, za pomoc. Pójdę przygotować nam obiad. O! Kotkom odganianie ptaków wydawało się proste, ale one ciągle wracały. Tego biegania w kółko. To może po prostu tu stójmy, wtedy już pewnie nie będą wracać. Coś ty, stać tak cały dzień? Nuda! Może namalujemy nasze podobizny i postawimy je zamiast nas. Ptaki pomyślą, że tu stoimy i się nie zbliżą. Pianka namalowała piękne portrety siebie i braci. Ale one niestety wcale nie przestraszyły ptaków. Hej! Sio, ptaszki! Krakersie, one chyba jednak wiedzą, że to rysunki, a nie naprawdę my. W takim razie zbudujmy coś, co wygląda jak straszny kotek. Co wy na to? Dobrze, ale musi być straszny, żeby ptaki bały się podlecieć. Kotki znalazły kilka rzeczy w ogrodzie babci i zbudowały stracha na wróble. Naprawdę się boją! Orety, a to kto? Co robisz w moim ogródku? Mów, albo wezwę policję! Babciu, spokojnie! To tylko super strach na wróble. Wystraszy wszystkie ptaki, które tu przylecą. Cudowny pomysł, dzieci! O, straszy nawet babcie. O, nie chcę mieć tu czegoś tak szkaradnego. Może wymyślicie jakiś mniej straszny sposób? Możemy przykryć ziemię, żeby ptaki nie mogły wydziobywać ziarenek. Ale jak wtedy urośnie marchew? Nie będzie mieć słońca. Postawimy ogromniasty wiatrak, żeby ptaki się nie zbliżały. Ale jak wtedy babcia podleje ziarenka? O, ptaki wróciły. Patrzcie, nie boją się ani trochę. O, Rety, czy one naprawdę niczego się nie boją? Chwilunie, patrzcie na to. Wiatraczek, boją się wiatraczków. Kręcą się i jeszcze wydają dźwięki. To ja już wiem, czego nam potrzeba. Koteczki, pora na obiad. Ależ piękne. Podoba ci się, babciu? Wiatraczkowe strachy na wróble. Nie miałam pojęcia, że można odstraszyć ptaki czymś tak prostym i pięknym. Moje kochane, sprytne koteczki. Ale trochę mi szkoda ptaków. Nie będą głodne bez ziarenek? Nie ma sprawy. Po obiedzie nakarmimy je pysznymi okruszkami. Wspaniale! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzięki kotkom marchewka babci bezpiecznie rosła, a ptaki nie były głodne. Silna wola. Pewnego dnia tatuś upiekł pyszne babeczki. O! Alarm pyszności! Poczekajcie, najpierw muszą ostygnąć. Zjecie babeczki za chwilę, po kolacji. Po kolacji? Ale do kolacji jeszcze strasznie długo. No to musicie użyć nieco silnej woli. Silnej woli? A co to? Silna wola pomaga nam wytrwać w decyzji, którą podjęliśmy, nawet jeśli to ciężkie i wcale nie mamy na to ochoty. Jak to, żeby nie zjeść babeczek przed kolacją? Jeśli je zjecie, stracicie apetyt. Zagramy w pewną grę.
Kotek, który nie zje babeczki przed kolacją, dostanie nagrodę. Nagroda? Ale świetnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W takim razie umowa stoi. Oh, ale ja chcę po prostu pyszną babeczkę. One pachną obłędnie. Krakersie, musisz użyć swojej silnej woli. Może zagramy w szachy? To odciągnie twoje myśli od babeczek. Albo weź koto robota i pobaw się z pianką. Zaraz do was wrócę. Chyba zaniosę je do kuchni. Tam nie będą nikogo kusić. Krakersie! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wyjdźmy wszyscy troje na dwór. Tam nie ma babeczek. Cześć wszystkim, mam niespodziankę. Moja mamusia upiekła te piękne i pyszne babeczki. Częstujcie się. Krakersie, nie! Pamiętaj o swojej silnej woli. Przecież obiecaliśmy mamusi, że nie zjemy żadnej babeczki przed kolacją. No tak, ale to nie są babeczki z naszego domu. Ale jeśli zjemy je teraz, nie będziemy głodni w porze kolacji. Pamiętaj o silnej woli. Chodź, wracamy do domu. Babeczka! Pyszna babeczka! Może Krakers jest naprawdę głodny? Dajmy mu banana albo coś takiego. Zobaczcie, jakie są mięciutkie. A do tego na pewno pyszniutkie. Oddaj te babeczki. Nie, ja je chcę. O nie! Zjadłeś je wszystkie? Kotki, co się stało z babeczkami? Widzę, że nie przestrzegaliście reguł gry. Naprawdę staraliśmy się pamiętać o silnej woli. Ale koniec końców zupełnie nam nie wyszło. Nie zjedliśmy babeczek, to znaczy, że wygraliśmy. O rety, myśleliśmy, że je zjadłeś. Marzyłem o nich cały dzień, ale potem zrozumiałem, że chcecie je zjeść tak samo jak ja. Chciałem wam pomóc i schowałem je. Nauczyłam się czegoś ważnego. Jeśli nasza trójka zawsze będzie sobie pomagać w trudnych chwilach, to razem możemy zrobić wszystko. Masz rację, pianko. I ponieważ cała trójka świetnie się spisała, dostaniecie wspaniałe nagrody. Uszyłam wam specjalne koszulki, żeby każdy wiedział, że macie naprawdę silną wolę. Ale piękne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Super! Chciałbym spróbować tak jak wy sprawdzić swoją silną wolę. Ja też chcę! Ale najpierw zagrajmy w berka! Nabierzemy jeszcze większego apetytu! Kotki nauczyły się, co to jest silna wola i że dużo łatwiej jest im wytrwać, gdy sobie nawzajem pomagają.